Witam w kolejnej części poradnika. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem nowych instancji tego samego obiektu, co zmniejszy koszt działania całego programu albo gry. Tak jak normalnie byśmy chcieli stworzyć jakieś paręnaście tych samych postaci i robili to ręcznie, to strasznie dużo miejsca zajmuje, tak jakbym chciał to jeszcze pokopiować. Porobić to w różnych miejscach, jakoś żeby to było wyświetlane. To nie jest to najlepszy pomysł, bo za każdym razem tworzymy nową postać, która ma dokładnie te same wartości, co wcześniejsze. Co prawda różni się tylko nieznacznie pewnie pozycją, albo rotacją, albo innymi rzeczami. A jest to tak jakby nowy obiekt, który nie ma w tym przypadku nic wspólnego z tym oryginalnym. Według programu. To co najlepiej jest zrobić? Najlepiej jest zrobić coś takiego jak prefabrykat. Czyli gotowy element kopiujemy sobie do jakiegoś folderu. Zaraz się włączy. Tutaj jeszcze została postać z poprzedniego jakiegoś tutorialu. To tutaj jest. Powiedzmy, że chcemy tego ninja sobie zapisać tak jak on jest. Pasuje nam wszystko razem z rozmiarem, z innymi rzeczami. Po prostu kopiujemy go sobie, przeciągamy tutaj. I automatycznie jest stworzony prefabrykat, który ma dokładnie te same właściwości co ten tutaj. Jeżeli mamy go tutaj i widzimy tutaj, nie mogę nawet przybliżyć, tutaj ten ninja jest zaznaczony w innym kolorze, czyli na niebiesko. Oznacza to, że jest stworzony prefabrykat i jest po prostu wywołany jako właśnie element z tego prefabrykatu. Ten prefabrykat jest jaki jest, możemy go sobie wrzucić tutaj i mamy drugi taki sam, identyczny. Możemy sobie zmienić nazwę. Powiedzmy ninja numer 2. I widzimy tutaj na tym kolorze podświetlone elementy, które możemy zrobić bez wchodzenia. W interakcję z tym tutaj obiektem. Ten tutaj obiekt ma wszystkie te statystyki takie same, jak powinny być normalnie. Ten natomiast widać w tym samym czasie jest podświetlony na niebiesko, znaczy, że jest nadal taki sam jak ten, mimo że zmieniamy jego właściwości. Rotacji akurat za bardzo nie będzie widać. Powiedzmy, że postawimy mu wszystko na 1, będzie trochę większy. Tak więc, jeżeli chcemy stworzyć parę takich samych obiektów albo podobnych, to można zrobić różne rzeczy z, powiedzmy, obiektami trójwymiarowymi, że wyglądają mniej więcej tak samo, ale jak spłaszczymy je trochę, to już wyglądają inaczej na tyle, że możemy korzystać z nich do czego innego. No takie coś jest wskazane, żeby właśnie tworzyć instancję tego właśnie obiektu, a nie kopiować jakieś elementy, które już były tutaj dodane wcześniej. Czyli nie kopiujemy, nie wklejamy, tylko tworzymy jakiś prefabrykat i ten prefabrykat wrzucamy tutaj. Możemy to zrobić nie wiadomo ile. Tego ja parę razy zrobiłem. Chyba z parę tysięcy podobnych elementów powrzucałem i to naprawdę nic na prędkości gry nie miało za bardzo wpływu. Po prostu zostały stworzone jakieś mniejsze elementy. Pokażę teraz, jak to można zrobić przy pomocy skryptu.
Czyli nie chcemy po prostu wrzucać tutaj jakiś ręcznie nie chcemy tego ustawiać wszystkiego, tylko stworzymy sobie jakiegoś ninja, który będzie dodany do naszej gry. Tak, na początku mamy pobierany publicznie, czyli będziemy mieli tam jedną rubrykę do uzupełnienia z naszym prefabrykatem. Prefabrykat, czyli wiadomo co to jest nasz ten ninja gotowiec. Dalej mamy Transform Ninja Position, czyli po prostu podamy tutaj publicznie, też właśnie w okienku, gdzie ma się on znajdować. To jest tylko po to, żeby wytłumaczyć mu, że ten transform to będzie dokładnie ta jedna zmienna. Czyli wszystkie pozycje x, y, z będą zapisane tutaj w wektorze 3. Można to chyba zrobić z wektorem 2, ale nie jestem pewny, bo parę razy mi pokazywało błąd. Ale to pewnie dlatego, że po prostu zawiesił mi się MonoDevelop w wersji 5.3. Dosyć jest to zabugowane. Parę razy musiałem włączać jeszcze raz MonoDevelop tylko po to, żeby dopisać parę linii kodu. Ja myślę, że po prostu kiedyś, jak będę miał więcej czasu, to sobie zrobię downgrade'a albo po prostu poczekam, aż będzie wersja 5.4 albo 5.3 z kawałkiem, bo dosyć ciężko na tej wersji się pracuje. Ale wracając do naszego kodu. Mamy tutaj ninja spawn position, ninja position spawn. To będzie miejsce, w którym będzie się pojawiał nasz ninja. Będzie stworzony na tej pozycji. Mamy tutaj nowy wektor 3, czyli nasze standardowo nasze 3 zmienne, czyli pozycja x pobrana z tego transformu. Dalej ninja position y, czyli na osi y, gdzie się będzie znajdował, i z zrobiłem 0. Dlaczego z zrobiłem 0? Dlatego, że będziemy korzystać tylko z x i y. Głębokość nie jest nam potrzebna nigdzie. Szerokość. Tylko długość i wysokość. I dalej mamy funkcję, która nazywa się instantiate. Czyli tworzymy z naszego prefabrykatu postać, która będzie właśnie tutaj w tym w Unity. Ninja position spawn, czyli miejsce, w którym będzie się pojawiać. I Transform Rotation. Transform Rotation to jest po prostu rotacja, którą będziemy wykonywać na naszej postaci. Nie będziemy żadnej rotacji wykonywać, dlatego tutaj zostawiam Transform Rotation. Tak jak jest, można tutaj pokombinować jakieś tam inne wartości powstawiać. I co jeszcze warto zrobić, to usunąć update, bo update nie jest nam potrzebny, a za każdym razem jak będziemy zostawiać update pusty, to i tak będzie próbował wykonywać to, co jest w update'cie. Więc trochę zoptymalizujemy kod. Kod zostawię w pliku pod filmem. Jak będziecie chcieli to zobaczyć, skopiować do siebie. Myślę, że wytłumaczyłem to, jak to działa. Zaraz jeszcze zobaczymy. Zapiszemy to. Jak widać, nie ma żadnych błędów. Dlatego zrobimy pusty obiekt, nazwijmy go powiedzmy. To nie ma żadnego znaczenia, jak to nazwiemy. Ja po prostu lubię robić jakieś globalne skrypty w jednym miejscu trzymać. Powiedzmy, że spawn ninja będzie tutaj. Jest dodany, jest.
Powiedzmy, że nasz ninja będzie. Powiedzmy, pusty stworzymy. Zero i pół, zero i pół. Tutaj jeszcze będzie się nam włączał ten drugi ninja, albo jak go wyłączy, to niekoniecznie. W ten sposób można wyłączyć nasze patrol pointsy. To będzie się dosyć gryzło z tymi. Może powiedzmy jeden. Jeszcze ciekawe, czy to będzie widoczne, czy nie. Ale powiedzmy, że to zapiszemy tutaj. A, niepotrzebny nam jest drugi. Ten game object będzie naszą pozycją. I jeszcze potrzebujemy naszego prefabrykatu. Nasz ninja będzie tutaj. Chwilkę miałem zawiechy tutaj, ale damy radę. Tak jak widać, tutaj został stworzony nasz ninja. Kolejny. Zobaczymy, gdzie on jest. Nasz klon został stworzony tutaj, na pozycji 000, a chcieliśmy go tutaj. A, bo nasz game object był na 0. Jeszcze raz zobaczymy, tutaj na 1, 1. Też jest z powrotem na 0, na 1, 1. Czemu wcześniej jakoś tak dziwnie było? Dobra. Gdzieś w którymś momencie jest błąd, dlatego tutaj zaraz zobaczymy dlaczego. Tutaj zrobimy 00. Dodamy do niego, powiedzmy, że 01. Coś z tym obiektem jest nie tak. A też prawda, nie odznaczyłem tutaj, to już mój błąd. Tutaj jest wszystko w porządku. Nie, już parę razy miałem ten błąd, po prostu nie odznaczyłem tutaj tej kłódki i cały czas robiłem na czym innym niż to było potrzebne. Dlatego zawsze trzeba sprawdzać, czy odznaczyło się to, co. Na, to na czym się pracuje. I powiedzmy tutaj zrobimy na ten sposób i sprawdzimy, powinien być tutaj. Jeszcze chwilę się załaduje. Tak, jest dokładnie tutaj. Czyli wszystko się zgadza, kod działa tak jak trzeba, po prostu nie oznaczyłem tutaj kłódki i miałem, operowałem tutaj na spawn world, który nieważne gdzie by był i tak by nie miał znaczenia co do tych kodów. Dobrze, to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji. Jeżeli się podoba, jeżeli nie, to trudno. Możecie napisać, co mogę poprawić w swoich tutorialach. Ewentualnie podpowiedzieć jeszcze, jakie tematy Was interesują. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić przez stronę na Facebooku. Wystarczy, że w wyszukiwaniu wpiszecie Simon Goldberg i będziecie mieli
mój profil. Możecie dodać mnie do znajomych, ja chętnie odpiszę, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, lub możecie się skontaktować do mnie przez aplikację Discord, którą możecie albo ściągnąć, albo po prostu online zadzwonić do mnie. To jest praktycznie to samo co TeamSpeak, Skype i takie inne rzeczy, tylko po prostu możecie to zrobić online. Link do mojej grupy na Discord. Możecie tutaj nawet pisać w czacie. I do Facebooka będziecie mieli w opisie. Ewentualnie właśnie, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś o programowaniu, innych rzeczach, jeżeli będziecie mieli z czymkolwiek problemy, możecie do mnie pisać w każdej chwili wolnej. Odpiszę. I zapraszam do nowych filmów, rekomendowanie i napiszcie, co następne mam nakręcić, z czym wam największe problemy sprawia Unity, programowanie. Postaram się umieścić to w kolejnych filmach.